Dzień dobry, kochani. Dzisiejszy odcinek nakrywam ze szczególną dedykacją dla klasy trzeciej DG z czwartego liceum w Lublinie. Pozdrawiam Was serdecznie, a będzie on poświęcony jednej z lektur, która wprawdzie nie jest ogwiazdkowana, ale bardzo przydatna podczas egzaminu maturalnego, mianowicie przedwiośnie. O przedwiośniu nagrałam już kilka odcinków wcześniej, także takie, które bardzo dokładnie streszczają tę lekturę i namawiam do jej takiego szczególnego poznania, bo ona zawiera mnóstwo motywów, które możecie wykorzystać później w pracach maturalnych. Ale dzisiaj przedwiośnie w pytaniach i odpowiedziach, ponieważ pomyślałam sobie, że są takie. Pytania dotyczące lektury dosyć podchwytliwe czasem, a niekiedy sprzyjające robieniu błędów rzeczowych. No i może niekoniecznie warto sobie, że tak powiem, mieszać w głowie, a więc taki odcinek, w którym będziemy pytać i odpowiadać. I jednocześnie to są takie pytania, które moim zdaniem nauczyciele bardzo często zadają podczas sprawdzianów czy kartkówek. A zatem do dzieła. Po pierwsze, tytuł przedwiośnie. Zwróćcie uwagę zarówno na początek, jak i zakończenie tej powieści. Wszystko dzieje się tak naprawdę na przednówku, czyli tak można szczerze powiedzieć, w okolicy rozpoczynającej się wiosny, zatem pora roku. Ale z drugiej strony także symboliczny tytuł, bo przedwiośnie jest takim momentem pomiędzy mroźną zimą a rozkwitającą wiosną i to jest też taki moment symboliczny dla naszego kraju. Ta mroźna zima, czyli zabory to jest już czas przeszły ale przed naszym krajem piękna wiosna, tylko że aby do niej doszło, musi najpierw się bardzo dużo zmienić, a więc takie przedwiośnie, ten okres pomiędzy. No i teraz, proszę Państwa, takie pytanie, które ja czasami zadaję moim e, uczniom, a mianowicie, w jakim czasie dzieje się przedwiośnie? I tu, moi drodzy, warto zauważyć, że losy głównego bohatera, czyli Cezarego Baryki, śledzimy przez 7 lat, czyli od roku 1914 do roku 1921. Proszę o tym pamiętać, bo może się zdarzyć, że będzie takie pytanie, dlaczego przedwiośnie jest powieścią o dorastaniu. No, 7 lat z życia młodego człowieka, Młodego mężczyzny, który poszukuje swoich życiowych jakichś takich powiedziałabym natchnień, to jest jednak niebagatelnie długi okres. No i tak proszę Państwa, przeglądam sobie też takie pytania z kartkówek, pytania, które są w internecie i zastanawiam się właśnie nad nimi i na przykład te części, które są w tej lekturze. Więc pierwszą taką bardzo istotną częścią jest rodowód. Później proszę Państwa są szklane domy, później nawłoć, a potem wiatr od wschodu. I każda z tych części ma istotne znaczenie, chociażby ta dotycząca rodowodu, bardzo często zdarza się pytanie tak naprawdę: gdzie mieszkał Cezary, gdzie się urodził? Pamiętajcie, że jego rodzice to są Polacy. Seweryn Baryka to dosyć dobrze sytuowany rosyjski urzędnik, który chociaż pochodził z Polski, to też w Polsce znalazł żonę. Była to jadwiga z Dąbrowskich, i tę żonę wywiózł najpierw do Moskwy, później oczywiście znaleźli się w Baku. Dzisiaj Baku znajduje się na terenie Azerbejdżanu. I proszę Państwa, takie pierwsze istotne, pierwsza istotna chwila, kiedy Seweryn opuszcza rodzinę, to jest wybuch I Wojny Światowej, bo on zostaje powołany do armii, oczywiście rosyjskiej, no i tak najbardziej jakby bierze udział w walkach na terenie Prus Wschodnich. Natomiast zostawia rodzinie dosyć spory majątek i oni przez bardzo długi okres z tego żyją. Pamiętajcie, że, że to nie tylko pieniądze. Później oczywiście matka ukrywa zboże. Pewnie gdzieś już to czytaliście i wiecie, że jadwiga barykowa wymykała się z domu, ponieważ na wsi ukrywała te resztki tego zboża, te resztki, jakichś takich, takich szansy na przetrwanie swoje i syna, do tego Seweryna baryki nie było przez bardzo długi czas. I, proszę Państwa. W pewnym momencie, kiedy bo oni tak codziennie wychodzili do portu, żeby dowiedzieć się, czy nie przybył może ojciec, czy może jakaś inna informacja, na przykład o jego śmierci, nie dotarła do Baku, w tym momencie pomagają takiej kobiecie, prawda? z córkami, yy, nie wiem, zabierają do domu, yy, opatrują, prawda, yy, Jadwiga pomaga zdjąć jej z nóg, biżuterię, którą ukrywała, I to jest księżna Szczerbatow-Mamajew. I dlaczego ja o tym mówię? Ponieważ bardzo często, proszę Państwa, yy, pada pytanie, dlaczego Jadwiga Barkowa dostała się do takich ciężkich robót w porcie, których ostatecznie nie przeżyła, bo pobita tam zmarła. I tu, moi drodzy, jest taki błąd, który mnie bardzo, bardzo irytuje. W książce jest bardzo jasno napisane, moi drodzy, że Jadwiga Barykowa, po tym, jak ukrywała księżną Szczerbatow Mamajew, no, niestety, została zdemaskowana przez rewolucjonistów, ale. Ponieważ Baryka dosyć dobrze, można powiedzieć, współpracował z rewolucjonistami, to on i jego matka dostali się na czarną listę. Ale od tamtej pory Jadwiga Barykowa była śledzona. I właśnie w momencie, kiedy wychodziła na wieś po, te, po to zboże, została przyłapana na tym, że ukrywa, no powiedzmy, to dobro przed władzami rewolucyjnymi, i dopiero wtedy skazana na ciężkie roboty w porcie, których nie przeżyła. Czyli nie ma tutaj tej bezpośredniości, że Księżna Szczerbowicza, to w mamajew roboty w porcie. Natomiast jak przeglądałam różnego rodzaju właśnie strony z pytaniami, odpowiedziami, testami, z jakimiś, powiedziałabym, takimi <laughs> szczegółowymi streszczeniami, to właśnie tam się bardzo często to powtarza. Natomiast ja to uważam za błąd rzeczowy, może on nie jest jakoś szczególnie istotny, ale mimo wszystko, jeżeli chcemy być Adekwatni, to tak. No i tutaj przeglądam sobie te pytania dotyczące właśnie jeszcze tej części, do, na temat tych początkowych części. Wiemy bowiem, że ostatecznie po śmierci matki Cezary ledwo przeżył, pomógł mu w tym pewien dokument poświadczający, że jest Polakiem, bo po rewolucji, proszę Państwa, bo tak, historycznie rzecz ujmując, musicie pamiętać o tym, że tak, pierwsza wojna światowa. Potem, proszę Państwa, 1917 rewolucja bolszewicka, i jeśli chodzi o Azerbejdżan, to jeszcze nie był koniec, dlatego że y, kolejny przewrót miał taki charakter, proszę Państwa, już lokalny, i ostatecznie. Powstaje na tym terenie Azerbejdżańska Socjalistyczna Republika Radziecka, ale była tam też wojna domowa pomiędzy Tatarami i Ormianami. I w momencie, kiedy Tatarzy zyskują władzę w Baku, to mordują wszystkich Ormian i wszystkich tych, którzy Ormianom sprzyjają. To należy o tym także pamiętać. Cezary. Cudem uchodzi z życiem. Potem, oczywiście, odnajduje ojca, z którym wyrusza do Polski. I tam w rozdziale Szklane Domy mamy takie elementy mitu, ponieważ pamiętacie zapewne, że Seweryn Baryka kreuje przed swoim synem wizję Polski jako takiej krainy szklanych domów, czyli krainy, w której nikomu niczego nie brakuje, w którym ludzie naprawdę świetnie prosperują, a yy, można powiedzieć dostatnie życie zapewniają szklane domy, ciepłe w zimie, chłodne latem. No jest po prostu wspaniale. No i zapewne pamiętacie już że w momencie kiedy bo tata umiera w pociągu, tak? Cezary samotnie przekracza tę polską granicę i widzi walące się chałupy, brudne dzieci, no generalnie nędzę. To jest bardzo głęboko rozczarowany. No, i teraz proszę Państwa, z takich ważniejszych pytań i odpowiedzi, które ja tutaj przeglądam sobie w internecie, może one nie będą po kolei, jeśli chodzi o, o wszystkie części przedwiośnia, ale tak mamy takie pytanie Jadwiga Baryka pochodziła proszę Państwa z Podlasia może być takie pytanie Seweryna Barykę pochowano proszę Państwa no właściwie niedaleko, ale jeszcze nie w Polsce, tylko przed polską granicą potem proszę Państwa mamy pytanie o tego ukochanego, pierwszą miłość Jadwigi Dąbrowskiej, to oczywiście moi drodzy jest Szymon Gajowiec który pozostał w Polsce, pisał po jej puściu listy Dalej, co dzisiaj mamy tak z najważniejszych rzeczy? W powieści dominuje narracja. Proszę Państwa, to jest narracja personalna. Co to znaczy personalna? No persona to jest osoba. Osoba. Czyli patrzymy na świat oczyma bohatera, Cezarego Baryki. A więc macie wrażenie, że jesteście niejako w głowie Cezarego i wszystko to, co jest opisane, to jest tak jakby z punktu widzenia jego oczu, tak? To jest ta narracja personalna. No i my wiemy, moi drodzy, że nasz Cezary w Polsce rozpoczyna, trafia do, do Szymona Gajowca, tam mu pomaga, ale studiuje także medycynę. Potem wybucha wojna polsko-bolszewicka, w której Cezary bierze udział i ratuje życie w lesie Rogacz, pozostawionemu na no, zasadzie na śmierć Hipolitowi Wielosławskiemu. I w ramach wdzięczności Hipolit zabiera go do swojej rodzinnej na Włoci. I ta część na Włoć ma Taki charakter powiedziałabym troszeczkę satyryczno-krytyczny, dlatego że nawłość jest takim krzywym zwierciadłem dla Soplicowa. Okazuje się, że ziemiaństwo żyje sobie, tak powiedziałabym, w przesadnym dostatku w ogóle ograniczone, jakby nie interesuje się tym, co na zewnątrz nie interesuje się tym, co się dzieje I to jest bardzo niebezpieczne, bo Cezary ostrzega nawet Hipolita, że jeżeli nie będą zwracać uwagi na to, co jest wokół nich, to równie dobrze. Obróci się to przeciwko nim. Ci służący, którzy z taką, powiedziałabym, no wręcz wielką chęcią im służą, pewnego dnia się jednak mogą zbuntować, tak? Jedynym takim powiedziałabym, symptomem kontaktu z światem zewnętrznym jest urządzenie przez sąsiadkę na Włoci panią Laurę Kościeniecką wielkiego pikniku charytatywnego na którego celem było zbieranie pieniędzy na protezy dla ofiar wojny, ale oni i tak się bawili, więc to w sumie w gruncie rzeczy nie miało żadnego znaczenia. Po wojnie, po powrocie z na Włoci, przepraszam, po powrocie z na Włoci Cezary. Oczywiście wraca na studia medyczne, a z czego żyje? No, Hipolit sprawił mu takiego częstochowskiego mistrza pola, taki frak. Bo to wiecie, w tych arystokratycznych kręgach trzeba było mieć taki piękny frak na wielkie okazje. Po prostu sprzedał ten frak Cezary, prawda? Dalej. Również w Warszawie spotyka się on z ideologią komunistyczną. On już ją bardzo dobrze zna po rewolucji w Baku. A takim wiecznym studentem, który go zaprasza na te spotkania komunistów jest student prawa Antoni Lulek. I teraz, proszę Państwa, Lulek jest przedstawiony w, w tej powieści w taki sposób negatywny. On jest, tak jak powiedziałam, wiecznym studentem. On nie ma pojęcia, czym jest rewolucja. Nigdy w życiu nie trzymał w ręku broni. Ale jednak Cezary na te zebrania chodzi. No i oczywiście, celem komunistów, proszę Państwa, jest utworzenie takiego społeczeństwa bezklasowego. Ale, oczywiście, zdaniem komunistów to się nie uda bez rewolucji. I proszę Państwa, co jeszcze jest takim istotnym szczegółem? Pamiętacie, że Seweryn Baryka szczególnie chronił pamiętnik dziadka, pradziadka Kaliksta z wojny 1831. To dotyczy Powstania Listopadowego, dlatego to była taka szczególna rodzinna pamiątka. A dlaczego sam Baryka nie chciał nigdy wrócić do, do kraju? No, z powodu pieniędzy, proszę Państwa. Jemu w tej Rosji było bardzo dobrze pod względem finansowym. I teraz. Może relacje Cezarego z kobietami? Tam jest kilka takich kobiet w części na Włoć. Wanda Okrzyńska, spokrewniona z zarządcą majątku na Włoć, która tam przebywa, bo rodzice się jej pozbyli, bo była takim trochę niezbyt zdolnym dzieckiem. Krewna Wielosławskiego, czyli Karolina, Szarłatowiczówna, która utraciła rodziców na Ukrainie od bolszewików. To jest taka wspólna cecha, jakby Cezarego i Karoliny, że obydwoje są sierotami. I jest jeszcze Laura, starsza nieco od Cezarego, z którą Cezary wdaje się w romans. Mimo, że Laura chce wyjść za pana Barwickiego, ziemianina dosyć bogatego, to nie jest miłość, ale tak naprawdę taka walka laury o przetrwanie. Natomiast Cezarego traktuje jako, można powiedzieć, na no, Kochanka, tak. I teraz, proszę państwa, z takich pytań, które często się tutaj zdarzają, dlaczego Wanda Okrzyńska została wysłana na wieś? No, nie zdała do szóstej klasy. W tamtych czasach rodzice się takich dzieci wstydzili. Potem, proszę państwa, pojawia się pytanie o, o jakąś taką relację. No. Cezary był dla niej miły i w pewnym momencie Wanda wyznała mu miłość w czasie takiego koncertu, bo oni wspólnie grali na fortepianie. Ale tam jeszcze jest Karolina, z którą na przykład Cezary właśnie też czuł pewną więź, um, też jakby się bardzo lubili i um, coś, prawda, się mogło wydarzyć. I na przykład Wielosławcy nawet uważali, że Cezary i Karolina mogliby być małżeństwem i mogliby wspólnie gospodarować w folwarku zatytułowanym Chłodek. Dobrze, jest takie pytanie, co się stało po odkryciu romansu Laury i Cezarego przez Barwickiego? No, moi drodzy, Laura stanęła po stronie Barwickiego, przez co Cezary się wściekł i uderzył ją szpicrutą. Bardzo mi się nie podoba tutaj zachowanie Cezarego. Dobrze, potem. Mamy takie pytanie, dlaczego Cezary nie przeżył śmierci Karoliny? No, mówi się, że generalnie on zaobserwował dużo takich, powiedziałabym, bardzo bolesnych scen w trakcie tego, co działo się w Baku, więc śmierć otrutej Karoliny nie zrobiła na nim szczególnego wrażenia. Potem zamieszkał urządcy Gruboszewskiego w Chłodku, ale ja tak uważam, że to trochę było nieludzkie z jego strony, proszę Państwa, no bo dziewczyna została otruta przez Wandę i Cezary, moim zdaniem, cały czas wiedział, kto stoi za tym zabójstwem, a jednak nic nie zrobił. I winowej czyni nie poniosła żadnej kary. Dobrze, i teraz, proszę Państwa, takie pytania, na przykład. Yy... Romski był komunistą, bo tam te idea komunistyczne w książce się pojawiają, nie, on był patriotą i chciał pokazać tak naprawdę, co grozi Polsce, jeżeli rządzący w latach pisania, wydania tej książki, zresztą ukończonej w Konstancinie, nie zrobią nic, żeby, jakby, przepraszam za określenie, zagospodarować tę młodzież, która tam jest, buntuje się przeciwko krzywdzie społecznej niesprawiedliwości ale niestety spotkał się z krytyką, ponieważ rosyjscy radzieccy, już w tym wypadku powiedziałabym recenzenci, wystawili mu taką piękną pseudolaurkę, twierdząc, że towarzysz Żeromski jest po stronie rewolucji i żadne tłumaczenia, otwarty list do arcybaszewa, arcybaszewa w odpowiedzi arcybaszewowi nic nie, nie pomógł, Żeromski podobno nawet przegapił nominację do Nagrody Nobla, bo niektórzy zarzucali mu sympatyzowanie z rewolucjonistami, co było bardzo niefajne, zważywszy, że było to już po świeżo wygranej, ale trudnej dla nas wojnie polsko-bolszewickiej. Dobrze, no i zakończenie tego, tejże powieści jest zakończeniem otwartym. To pamiętajcie o tym, bo daje możliwość różnorodnej interpretacji. Nie znaczy to, że jak Cezary dołączą do tego pochodu, robotników, to on jest z nimi. Jest jeszcze takie pytanie, które jest dosyć może y, trudne. Kto jest wiceministrem w tej powieści? No właśnie Gajowiec. I Gajowiec jest takim człowiekiem, którego poglądy najbardziej są podobne do poglądów samego żeromskiego. To jest człowiek, który wyznaje ewolucję, a więc oczywiście Polskę należy naprawiać, ale nie ma wystarczająco dużo pieniędzy, żeby na wszystko dać. Więc najpierw trzeba wzmocnić granice, przeprowadzić konieczne reformy, a na przykład nie ma na podział ziemi wśród chłopów czy na medycynę, prawda? Więc no, trzeba się z tym pogodzić, że jednak ewolucja toczy się latami i wymaga poświęcenia ale tak naprawdę to właśnie on jest tutaj tym wiceministrem. No i tak jeszcze patrzę na takie, takie trudniejsze jakieś pytania, które ja bym zadała, no to zapytałabym o trzy wizje rozwoju Polski, to jest bardzo często temat um, przez nauczycieli realizowany, czyli wizja, um, taka powiedziałabym utopia, ten mit szklanych domów, rewolucja, i tutaj przedstawicielem jest na przykład Antoni Lulek i ewolucja, czyli ta wizja stopniowych zmian, wymagająca wiele wyrzeczeń, czyli Szymon Gar Kajowiec, dawny przyjaciel matki, wspierający Cezarego w Warszawie, no i również wiceminister w tym rządzie nowo utworzonym, rządzie polskim. Również, proszę Państwa, mówiłam o tytule, mówiłam też o otwartym zakończeniu, o przypowieści tak zwanej o dorastaniu, o powieści psychologicznej, o narracji personalnej. Chodzi o opowieść psychologiczną w tym sensie, że obserwujemy zmagania bohatera z tą ideą tejże decyzji, po której stronie on ma stanąć, on się waha. Jest jeszcze czasami takie pytanie, w którym momencie Cezary zdaje sobie sprawę z tego zła, jakim jest rewolucja, bo wcześniej ją popierał. Jest taki moment, w którym Cezary, kiedy już jest osamotniony po śmierci matki, jest zagoniony do sprzątania trupów i tam, między innymi, właśnie patrzy w oczy młodej, zabitej Ormianki i tę twarz, te oczy po prostu jeszcze wykrzywia ten grymas zdziwienia, strachu, przerażenia, i to mu daje bardzo dużo do myślenia o bezsensie rewolucji, ale Myślę, że takim drugim... Momentem, który możecie wspomnieć, jeżeli będzie to na kartkówce, jest ta chwila, kiedy Cezary widzi, że zerwano obrączkę z palca matki, nie uszanowano tego, że to jest jej taka powiedziałabym własność w momencie, kiedy ona już była martwa, kiedy ją chowano. No, jak nieludzko postępowano nawet ze zwłokami, to też Cezary mu daje do zrozumienia, jakim wielkim złem jest ta rewolucja. Chociaż gdzieś tam, w głębi duszy, coś tam jeszcze w nim kiełkuje. Pamiętajcie, że on się wychował. Na terenie tak naprawdę Rosji i bardziej powiedziałbym, czuł wewnętrznie tamtejsze bolączki niż te polskie. Zresztą po rosyjsku też bardzo dobrze mówił. Podziwiał na przykład niektórych bohaterów tamtej swojej pierwszej, no, nie powiem, ojczyzny, ale tego kraju urodzenia. Także tutaj. Taka kwestia: Czy Cezary jest emigrantem, czy Cezary jest repatriantem? No proszę Państwa, to drugie. Bo pamiętajcie, że on się urodził na obczyźnie, chociaż był w polskiej rodzinie, i wraca do kraju swoich ojców, jeżeli tak mogę powiedzieć. Mówiłam też na początku tego filmiku, że jest to dosyć istotna powieść z punktu widzenia motywów do pracy. I tutaj musiałabym nagrać oddzielny zupełnie odcinek o motywach z przedwiośnia. Pamiętam, że kiedyś ze swoimi uczniami omawiałam te motywy i tych motywów było tyle, że w zasadzie godzinę. Mi zajęło ich omawianie, ale z takich najważniejszych, a więc pamiętajcie, że takim motywem jest motyw rewolucji, motyw wojny. Motyw patriotyzmu, motyw rodziny, motyw dziecka, bo Cezary jest dzieckiem, które też musi dorastać w takich trudnych warunkach i oczywiście jest dzieckiem bardzo niegrzecznym, bo tutaj pominęłam ten epizod, ale jest tam taki epizod, kiedy właściwie Czaruś był tak cudownym chłopcem, że uderzył szpicrucą dyrektora szkoły, tylko że żadna kara go nie spotkała, bo wtedy już były trudne czasy rewolucyjne mamy również proszę Państwa motyw miłości motyw nieszczęśliwej miłości między Jadwigą Dąbrowską a Szymonem Gajowcem e, mamy motyw relacji ojciec i syn, ojciec dziecko mamy motyw e, takich romansów, miłości, bo przecież relacje z kobietami Cezarego są bardzo burzliwe, mamy motyw niesprawiedliwości społecznej, mamy motyw wsi kiedy Cezarew jest w tym chłodku przez pewien czas i dziwi się, że chłopi nic nie robią dla poprawy swojego losu e, no e, proszę Państwa tutaj jest tego bardzo bardzo dużo i szczerze mówiąc tak się zastanawiam czy nie byłoby warte że przed maturą w ogóle o tych takich fajnych lekturach nagrać takie odcinki tych motywach w zeszłym roku robiliśmy motyw w minutę i myślę że do podobnej wersji wrócimy w tym roku przed maturą i to przedwiośnie będzie się tam często pojawiało do usłyszenia i do zobaczenia